Zostań turystą kosmosu. Turystyka kosmiczna staje się coraz bardziej dostępna, otwierając nowy etap w historii ludzkości. Już dziś prywatne firmy otwierają przed nami drzwi do kosmosu, oferując coraz bardziej dostępne i ekscytujące wycieczki. To fascynująca przygoda zapoczątkowana w XXI wieku. To niezapomniana podróż w przestworza pozaziemskie. Wyobraź sobie majestatyczny, wznoszący się balon, unoszący Cię 30 km nad Ziemią. To oferta firmy Space Perspective, która planuje najbezpieczniejszy lot do stratosfery luksusowym statkiem kosmicznym Neptun. Jego innowacyjna kapsuła ciśnieniowa pozwala na swobodne poruszanie się wewnątrz, a duże panoramiczne okna to niezapomniane widoki Ziemi i gwiazd. Kapsuła z minibarem, Wi-Fi, z kosmiczne spa i piękną panoramą to luksus i komfort podczas całego lotu kosmicznego. Przygoda trwa 6 godzin. Lot odbywa się z prędkością 20 km na godzinę. Start jak i lądowanie planowane są na Oceanie Atlantyckim u wybrzeży Florydy. Podobną luksusową podróż balonem do stratosfery oferuje prywatna firma WorldView. Balon wypełniony helem unosi kapsułę ciśnieniową do stratosfery. Zapewnia komfort i fantastyczne widoki wschodu Słońca i kosmosu. Porty kosmiczne zaplanowane są w 7 miejscach na całym świecie, co ułatwi dostęp do tej niezwykłej przygody. Natomiast jeśli wolisz dreszczyk emocji, wybierz suborbitalny lot kosmiczny, który przecina ziemską atmosferę. Taki lot oferuje Virgin Galactic. Prywatna firma Richarda Bransona, która już dziś zabierze Cię w kosmos samolotem SpaceShiptu. Kiedy samolot osiągnie odpowiednią wysokość, odłącza mniejszy o napędzie rakietowym. Wtedy doświadczysz stanu nieważkości i zapierające dech w piersiach widoki Ziemi i kosmosu. Podobne wrażenia i duży zastrzyk adrenaliny gwarantuje prywatna firma Blue Origin Jeffa Bezosa, oferując lot rakietą New Shepard. Kapsuła jest przymocowana do górnej części 18-metrowej rakiety. Rakieta wystrzela kapsułę nad linię Kármána, czyli granicę kosmosu. Po jej odłączeniu turysta może doświadczyć kilkuminutowego stanu nieważkości i zachwycić się fantastycznymi widokami kosmosu, po czym kapsuła powraca na Ziemię. Wybór zapowiada się naprawdę kosmicznie. Jak unikalne doświadczenia i technologie firmy SpaceX Elona Muska. Oprócz suborbitalnych lotów, planuje orbitalne loty kosmiczne na statkach kosmicznych Crew Dragon i Starship, oferując pasażerom więcej czasu na obserwacje i zwiedzanie świata kosmosu. Planowane są podróże międzyplanetarne, spacery kosmiczne, loty na Księżyc i na Marsa. Kusząco zapowiadają się budowy kosmicznych hoteli i luksusowych kurortów. Planem są długotrwałe pobyty w kosmosie z możliwością uprawiania turystyki czy prowadzenia badań naukowych. Dziś turystyka kosmosu to luksusowa rozrywka. Zakłada się jednak, że w ciągu najbliższych 20 lat niedrogie i regularne podróże kosmiczne staną się rzeczywistością. Czyż przyszłość nie zapowiada się kosmicznie?